Kolejny projekt uchwały grupy radny w sprawie objęcia patronatem przez Radę Dzielnicy Piątej Robocza akcji Kara na za śmierć. Czego nie mam? Jak się powiązać? Proszę bardzo. Rada Dzielnicy Piątej Krawodrza przyjmuje patronat nad akcją Karma za śmieci, mającą na celu zebranie karmy dla bezdomnych zwierząt zamieszkujących schronisko przy ulicy Rybnej w Krakowie, prowadzone przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Krótki komentarz. Przypadkowo kiedyś przyszedł mi do głowy właśnie taki pomysł, że skoro jesteśmy zmuszani do segregowania odpadów, to dlaczego pewnych odpadów po prostu nie wykorzystać w dobrym celu? Czyli niekoniecznie musi na tym zarabiać ETO, które i tak od nas konkretne pieniądze wyciąga. W związku z powyższym zaproponowałam, ukazało się w ostatnich wiadomościach lokalnych taki króciutki artykuł i zaproponowałam taką akcję najpierw u siebie na ulicy. Spotkało się to z aprobatą. W ciągu zaledwie tygodnia od rzucenia takiego hasła, żebyśmy zbierali makulaturę czy puszki po napojach i oddając do sklepu, do skupu za pieniądze uzyskane ze sprzedaży kupować karmę dla zwierząt. W ciągu tygodnia udało mi się zebrać pieniądze na 20 kg karmy, w tej chwili już to jest blisko 50 kg. Zainteresował się tym tematem, zainteresowało się również Radio Kraków, podobno już była audycja, ktoś mi mówił, ze znajomych. Oczywiście Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami również przyklasnęło, dało na plakaty swój znaczek. Także, no jeśli zwierzątka, to my mamy krówkę, pewnie, co prawda nie bezdomną, ale Żeby sprawa była jasna, oczywiście tutaj ten patronat, jeśli Państwo go przegłosujecie, ma podwójne znaczenie. Nie tylko, że no jakoś będzie promowało tą akcję, ale również wydaje mi się, że dla nas jest to w jakiś sposób reklama także naszej działalności tutaj Rady Dzielnicy Piątej. W związku z tym, no taka propozycja. Już w tej chwili zaczyna się ta akcja rozwijać poza tylko moim osiedlem. Ruszyła dalej troszkę w Kraków też. My przynajmniej promujemy to, co jest, tak mi się wydaje, w naszej dzielnicy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Państwa. Pytanie do tego projektu uchwały, bo rozumiem, cel jest szczytny. Natomiast jak to logistycznie będzie rozwiązane? W jaki sposób zbierać, gdzie oddawać, kto przyjedzie, czy zanosić, czy wozić? To znaczy, ja zaproponowałam, ponieważ nie wiedziałam, nawet mi przez głowę nie przyszło, że to pójdzie tak szerzej. Natomiast dlatego ja w swojej okolicy, ja to zbieram, sąsiedzi albo dzwonią do mnie, ja podjeżdżam i odbieram to cesto odebrania. Tutaj tylko powiem, że akurat troszeczkę się też włączyła do tego moja katedra na Akademii od jednego profesora, tylko w ramach akcji Makulatura wyciągnęłam prawie 70 kg książek, to znaczy dostałam w prezencie. Kolejne 300 czekam na wywiezienie, czyli opróżnienie półek. No można to wrzucić do śmieci, można zawieźć. Także u siebie mówię, w okolicy takiej, gdzie ma sens dojechanie samochodem, bo nie będę jeździć do Huty po takie rzeczy, bo to się mija z celem. Ja na razie to koordynuję, ja zbieram te rzeczy, ja odwożę do skupu, ja kupuję karmę, ja zawożę. No ale właśnie, za dużo tego ja. Natomiast propozycja ulicy tak, ale dzielnicy. No nie, dlatego ja zaproponowałam, jak Państwo czytali artykuł, że może w ramach osiedla ktoś się znajdzie, kto by chciał ten pomysł podjąć i koordynować taką akcję. No trudno mi w tej chwili wskazać konkretne osoby, które to będą robić. Jeżeli ktoś będzie chciał wejść w ten temat, to myślę, że znajdzie się też osoba, która to będzie koordynować. Największej tych puszek jest zawsze na miasteczku. Studenci zostali uruchomieni. Żeby nie wszedł w konflikt interesów, to by zazwyczaj. Bo może dostać konflikt.
Ja rozumiem, że tu chodzi o patronat, tak? Tylko patronat. Zastanawiam się nad taką rzeczą. Jeżeli, powiedzmy, no, wyjdziemy z patrona Rady Dzielnicy, zadzwoni do nas dziennikarz do pana przewodniczącego i zapyta właśnie, na czym ten patronat ma polegać i jak ta akcja logistycznie, to co pani tu zada pytanie. No i pan przewodniczący, nie wiem, no ale to, że jest taka pani, która... numer telefonu do mnie. No ale właśnie, że jest taka pani, która zbiera makulaturę i sprzedaje i prawda, i no, pieniądze czekają. Bo ja rozumiem, że patronat to jest jakaś taka naprawdę zorganizowana logistycznie duża akcja. Duża, nieduża, jak może być nawet mała. Ale to musi mieć na tej nogi tak. Nie, ja się z panem zgadzam, no ja się. Nie mam mówić tylko temu, tylko chyba to może z pana numer też było. Jako autora akcji sprzątaj po swoim się. Bardzo proszę pana Dymańczyka. Jeszcze o Agnieszku, tak ja sobie pomyślałem, że jakby w nawiązaniu do zbiórek żywności, prawda, że niekoniecznie musimy od razu zbierać, znaczy tylko i wyłącznie makulaturę, ale też na przykład może ktoś ma karmę do dania po prostu. To już sobie zamówi indywidualnie do schroniska. To już indywidualnie. Nie, nie, nie. No to ja mam po nie, swoim nie chodzi o to, żebyśmy... I to 2,5 roku. To ważna oferta. Nie, chodzi mi o to, żeby po prostu uruchomić ludzi, żeby oni się zajęli pewnymi rzeczami, a nie tylko na lotowe, bo ktoś mówi, dobra, to ja dam pieniądze. Ja nie chcę pieniędzy, zróbmy coś konkretnego, nie wiem, no. To jest tak, że nasi śmieci się źle kojarzą w Krakowie. No, u mnie odbierają, jak mają ochotę, dawno tym chętniej właśnie, zamiast czekać, aż raczą przyjechać z MPGO i odebrać, czasami się dwa, czasami trzy spóźniają. Czasami trzeba zadzwonić, o, przepraszam, zapomnieliśmy o osiedlu. No, pani Agnieszko, ja pozwolę sobie wyrazić swoje powątpiewanie i taką propozycję, żeby jednak ten projekt uchwały dopracować, bo takie coś, gdzieś, ktoś, kiedyś, jak się taką akcję uruchamia, to musi być wszystko zapięte na ostatni guzik. Nie może tak być, żeby ludzie, którzy uruchamia się akcję, a ludzie trzymają w domach jakieś tam te puszki, bo nie wiedzą, kto bierze, kiedy przyjedzie, gdzie to zanieść, co z tym zrobić. Więc ja, myślę, że ja się nie ubieram przy patronacie. Tak jak mówię, z mojej strony to było bardziej zareklamowanie może Rady Dzielnicy. To bardziej natomiast akcja już jest tak zareklamowana, że czy będziemy mieć tą grupę na plakacie, czy nie, to naprawdę nic nie zmieni. Także jeżeli Państwo mają jakieś wątpliwości, czy w ogóle Radę Dzielnicy ubierać w taki temat, w każdej chwili może odstąpić od tego projektu. Tu nie ma znaczenia. Nie chodzi o to, żeby odstąpić, tylko żeby po prostu dopracować go. Ja myślę, że tutaj może chodzi jednak o to faktycznie, żeby... Nie pani Agnieszka, czy pani tam jakaś Iksińska będzie przyjeżdżała, odbierała kogoś makulaturę, tylko chodzi o to, żeby zmobilizować faktycznie może mieszkańców do tego, żeby coś takiego może robili, bo faktycznie z tymi naszymi śmieciami to wygląda nieszczęśliwie, bo mówi się o segregacji, podnosi się opłaty, natomiast żadnej segregacji w zasadzie nie ma robionej przez te przedsiębiorstwa, które do tego są powołane. Więc może w ten sposób to by jakoś bardziej przyczyniło i jakoś bardziej zmobilizowało, więc ja nie dlatego mówię o tym przedtem, że prawda, i tak żartując tutaj troszeczkę, że będą dzwonić i pytać, kto tą akcję prowadzi, ale może faktycznie ma to sens w takim znaczeniu, że no, zmobilizuje to jednak mieszkańców, żeby jednak zastanowili się, że są tam powiedzmy te zwierzątka, które potrzebują tej karmy, a przy okazji można, że tak powiem, sprzedać to. Czyli co, pojedzie do makulatury, że ja jestem za. Do śmiechu pojedzie, kto chce pojedzie, pieniądze weźmie, kupi karmę i zawiezie na rynek. Taki jest cel idei. Aha. Natomiast na pewno nie cel jest taki, że ja będę sobie wokół tu robić skup makulatury. Nie na tym zabawa polega. No spokojnie. Poza tym Izba Skarbowa nie śpi, jeszcze powiedzą, że sobie dorabiam do emerytury akademickiej na przykład, zbieranie makulatury. Nie, no to w zasadzie mogę, no bo tych książek jest tu też. Można je albo przeczytać, albo po prostu przerobić na naszą. No jeszcze jak się wydać to uczelnie, tyle książek przekazały swoje. To za emeryturą może być krucho. Ja nie dożyję. Z emeryturami tak czy inaczej będzie krucho, więc tutaj o tym nie mówię, bo to jest smutny temat. Tak, że mówię, no to jest tutaj, dziękuję za pomoc w sprecyzowaniu tematu. To zresztą, co powiedziałam w Radio Kraków, że jest to, ma to na celu uruchomić
parę osób, które mają ochotę, mają możliwości i chcą coś dobrego zrobić, ale mają pomysły. Szczególnie, że rozmawiałam w towarzystwie opieki z paroma osobami, mówią, że mi się po prostu kończą pomysły, jak zebrać karmę, której nie ma. Zbliża się zima. Takie 50 kg karmy to jest na jeden posiłek dla chyba połowy schroniska. No. Przy 450 psach. No, to jeden jest. Pies musi dostać tak 300 gramów. No pasowałoby, więc... Oczywiście, jak ktoś chce zakupić i dać pieniądze, a tu ją, ale to już nie przechodzi wtedy przez mnie. Natomiast tyle dziadostwa wyrzucamy. MPO oczywiście jeszcze nie daj Boże powie, że kradniemy im śmieci, bo to już gdzieś tam też słyszałem jakieś takie przyjemne. Nie, przepraszam, jedną uwagę, jeśli można. Dobrze, jakby pani natrafiła, tak jak ja tu natrafiłem na taką kobietę, która tu bez przerwy chodzi. Ona... Nie, opieczona jest, i ma jedną siatkę i drugą, i tam ma ziarno. Ja się od lat zastanawiałem, czy jej ktoś daje, czy coś. Ona bez przerwy chodzi pełno, tylko kończy ma nikogo i rozstrzygnuje się. Taka czarna, wysoka jak pani. I przyznam, że siadłem w kontakt i pytam się, czy ona wie, że nie wolno tego robić. Ona wie, czy wie, że i nie, że dobry byłoby kontakt, bo to ona by zakazywała, bo ja nie wiem, ona kilka razy zimnie chodzi, ona daje pieniądze na to, że ona nagle tutaj... Szanowni Państwo, ja jeszcze... Proszę, zakończmy na tym. Ja mam tylko taką, chciałbym poprawkę zgłosić, bo tam jest mowa o psach bezdomnych, zwierzętach bezdomnych, żeby zmienić na zwierzęta bezpańskie. Bo bezdomni to są ludzie, a bezpańskie są zwierzęta. Nie mają, będzie, takie, chociaż, co nie mają pan. Chociaż funkcjonuje powszechnie psy bezdomne. No właśnie, niedobrze. Niedobrze. Powinno być bezpańskie. Ma dom. Znaczy ma panią, nie wiem, ale dom ma. Chyba nie jest na pacie notarialny. Ani w księdze rejestrze. Dobrze, no to oczywiście możemy zmienić. No. Dla bezpańskich psów, dobrze. Co prawda, ktoś by powiedział, że panowie też dawno z tego kraju wyjechali, ale... Nie wszyscy. Część została. Nie wszyscy, nie wszyscy. Pani Agnieszko, tylko psy. Nie, zwierząt jest. Zwierząt. Tak, ale kolejnie szczęśliwie nie zamieszkują w schroniskach. Dla zwierząt czworonożnych. Główne schronisko na gołym skrzyżowaniu królewskiej i przy placu akcentowicz. Dla mnie tam jest ich schronisko. Czyli nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie może przegłosujmy tą poprawkę. Kto z Państwa jest za tym, żeby zamiast bezdomny był bezpański? Dziękuję. To jest przeciw. Dziękuję, że otrzymał ten głos. Dziękuję. Stwierdzam, że ta poprawka została przyjęta. I teraz przechodzimy do głosowania na cały projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że przy 12 głosach za, jednym przeciwnym, jednym wstrzymującym uchwała została przyjęta.